Ten film pokazuje, jak dostroić porcjometr w WMF-950S. Zalecamy dostrajanie porcjometru po pierwszym uruchomieniu, po zmianie rodzaju kawy ziarnistej lub raz w roku. Kalibracja dostraja wydajność młynka. Gwarantuje to, że wartość ustawiona w recepturze napoju będzie zgodna z faktycznie dozowaną ilością kawy. Do dostrojenia porcjometru potrzebne są łyżka do odmierzania kawy zawarta w akcesoriach, pojemnik do zbierania zmielonej kawy i waga. Upewnić się, że w zbiorniku na kawę znajduje się wystarczająca ilość ziaren. Otworzyć menu System i wybrać opcję Dostrojenie porcjometru. Włożyć łyżkę do odmierzania kawy do otworu ręcznego napełniania, zdejmując pokrywę. Aby rozpocząć dostrojenie porcjometru, należy nacisnąć przycisk Mielenie. Następnie wyjąć łyżkę do odmierzania kawy i wysypać z niej zmieloną kawę. Ponownie włożyć łyżkę do odmierzania kawy i przeprowadzić proces ponownie, naciskając przycisk Mielenie. Jeszcze raz wyrzucić zmieloną kawę. Po procesie przygotowania można teraz przeprowadzić faktyczną kalibrację, dostrojenie. Ponownie włożyć łyżkę do odmierzania kawy do otworu ręcznego napełniania i ponownie nacisnąć przycisk Mielenie. W międzyczasie można umieścić przygotowany pojemnik na wadze i zresetować wagę do zera, naciskając przycisk Tara. Teraz wyjąć łyżkę do odmierzania kawy i wsypać zmieloną kawę do przygotowanego pojemnika. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Proces ten jest powtarzany kolejne dwa razy. Następnie zważyć całkowitą ilość zmielonej kawy z ostatnich trzech procesów mielenia i wprowadzić ją w odpowiednim polu, a następnie potwierdzić przyciskiem OK. Dostrojenie porcjometru zostało przeprowadzone pomyślnie. WMF-950S jest znów gotowy do pracy.